Florian Ungler pochodził z Bawarii i osiadł w Krakowie, gdzie 25 lipca 1510 roku otworzył drukarnię. Jego dokonania to pierwsze mapy Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego autorstwa Bernarda Wapowskiego. Zasługi Unglera dla drukarstwa polskiego są nieocenione. Pierwsze książki po polsku to Rajdusz, to modlitewnik Biernota z Lublina, rozprawa Zaborowskiego o polskiej ortografii, czy dziennik palmierza o ziołach i ich mocy. Pracy się tej naprzód i przed innymi podjął, żem księgi polskie nigdy nie było mi w ukształty drukował, potem inni ze mnie przykład brali, już teraz to pismo na wszechstronnie rozszerzyło się i szerzyć się będzie.